Cześć, witam Was w kolejnym filmie na moim kanale, a dziś cofamy się do 2006 roku i jedziemy na lotnisko. Zobaczyć lotniskowy wóz strażacki. Jest to zestaw o numerze katalogowym 7891, zestaw LEGO City. Jak widzimy tutaj na przodzie mamy wóz strażacki, jedną minifigurkę, jakąś prawdopodobnie gaśnicę, tutaj u góry mamy armatkę wodną. Tutaj mamy jeszcze minifigurkę z krótkofalówką i gaśnicą, minifigurkę w skali 1:1. Zobaczmy sobie jeszcze, co mamy na odwrocie. Na odwrocie mamy pokazaną straż pożarną. Przy pasie startowym tutaj widać światełka. Strażak operuje właśnie armatką wodną. Z funkcji bawialnych to widzimy, że tutaj z tyłu się coś otwiera. Mamy tutaj butlę z tlenem, maskę. Tutaj mamy, że armatka się obraca. Zobaczymy sobie, jak zbudujemy. No i pokazany wóz strażacki od przodu. Tutaj również numer katalogowy. Wóz strażacki. Dobrze. Otwórzmy sobie. Wyciągnijmy najpierw może instrukcję składania tego zestawu. Tak, mamy tutaj instrukcję. Instrukcja składa się z 24 kroków. Wykaz elementów i wyciągnijmy sobie jeszcze klocki. O, nie ma tutaj ich zbyt wiele. Tak oto się prezentują. Dobrze, idę klocki zamienić w gotowy wóz i zobaczymy, jakie ma funkcje bawialne oraz jak jeździ, jak już będzie zbudowany. I nasze klocki mamy po chwili zamienione w gotowy wóz strażacki, jak i minifigurkę, o której sobie może najpierw opowiemy. Jak widzimy, mamy tutaj biały hełm strażacki, szybkę, aparat tlenowy, standardowe czarne nóżki, tors strażaka tutaj z jakimiś elementami odblaskowymi. Z tyłu na torsie on nie ma żadnego nadruku, tutaj widzimy butle tlenowe, które są podpięte do aparatu tlenowego. No i jeżeli chodzi o jeszcze buźkę, no to strażak jest nawet zadowolony i posiada jeszcze okulary jakieś przeciwsłoneczne, które dokładnie tutaj teraz widzimy. Złożymy sobie może minifigurkę i możemy przejść do wozu strażackiego, który właśnie nadjeżdża. I zaczniemy sobie opowiadanie od przodu. Na dole podejrzewam, że mamy tutaj jakąś zamontowaną wyciągarkę. Tuż nad wyciągarką znajdują się jakieś armatki, które mogą gasić to, co dzieje się przed strażą pożarną, jeżeli mamy jakiś pożar. Lampy jakieś ostrzegawcze, błyskowe. Mamy tutaj szybę. W środku mamy kierownicę, którą teraz Wam mogę pokazać. Nie mamy tutaj żadnych zegarów. Podejrzewam, że tutaj mamy jeszcze tylko jakieś oparcie, także nawet nie ma fotela dla strażaka. Zamknijmy sobie dach i przejdźmy do boku. Mamy tutaj dwa koła, zawór od odkręcania i zakręcania wody w wozie strażackim. Tutaj mamy jakiś wskaźnik ciśnienia, naklejkę, że to lotniskowa straż pożarna, krótkofalówka. Z tyłu w wozie strażackim tutaj mamy taki schowek, a w schowku znajduje się taka przenośna gaśnica. Jeżeli chodzi o tył, mamy tutaj taką funkcję bawialną, że to się podnosi ta drabinka i mamy tutaj zamontowany w środku taką płytkę, gdzie tutaj montuje się butle tlenowe, a tutaj aparat tlenowy od strażaka, który strażak ma założone. Ale tu jest minus dla tego zestawu, ponieważ gdy aparat i butle tlenowe strażak ma założone, to niestety, ale ta płytka po przechyleniu wozu wypada. W przypadku, jeżeli elementy butla i aparat tlenowy są tutaj zamontowane, to one nie wypadają, ponieważ blokują się na tej drabince tutaj. A w tym momencie, jeżeli strażak ma to założone, to niestety płytka po prostu wypada. Dobrze, odłożymy sobie ją na bok. I z tyłu to jest jedyna funkcja bawialna. Z drugiej strony mamy kolejny schowek, a w schowku tym znajduje się młotek. Dalej mamy tutaj siekierę, kolejną naklejkę, że to lotniskowa straż pożarna. Mamy tutaj oczywiście też dwa koła, tutaj jeszcze dwie szybki. Tutaj pomiędzy w środku nie ma żadnej szyby, więc jeżeli chodzi o wóz strażacki, mamy tutaj cały czas przestrzeń niezamkniętą w tej kabinie. Przechodząc do góry, mamy tutaj miejsce na postawienie strażaka, którego sobie możemy teraz tutaj postawić, i strażak ten operuje tutaj tą wyciąganą armatką wodną. Możemy sobie tutaj na dole najpierw odkręcić zawór
i kolejny zawór strażak ma tutaj na końcu. Może go odkręcić i skierować strumień wody w odpowiednią stronę, ponieważ ta końcówka tutaj i ta armatka jest regulowana i może się obracać o 360 stopni. Dokładnie tak, jak jest to pokazane na opakowaniu. Zdejmijmy sobie może strażaka, także tutaj jest kolejna fajna funkcja bawialna z tą armatką wodną. Jeżeli chodzi o górę, to mamy tutaj jeszcze przód, zdejmowany dach, przez który wkładamy minifigurkę do środka, naklejkę. O dziwo, pomimo że zestaw jest z 2006 roku, to naklejki trzymają się świetnie, żadna się tutaj jeszcze nie odkleja, więc całkiem przyzwoicie były wykonane. Mamy tutaj jeszcze kolejne lampy ostrzegawcze, z tyłu również. Jeżeli chodzi o moją cenę tego zestawu, to jest jakieś 8 na 10. Na pewno na minus według mnie zasługuje ta płytka z tyłu, o której Wam wcześniej wspomniałem. Tak samo nie podoba mi się tutaj, że kabina wozu strażackiego nie jest zamknięta. Na plus oczywiście funkcja bawialna tego zestawu, czyli ta armatka. Bardzo podobają mi się tutaj te schowki z tyłu, w których można coś schować. W tym przypadku gaśnicę, z drugiej strony młotek. Strażaka, którego można oczywiście tu umieścić na górze. Zobaczmy sobie jeszcze może, czy minifigurka mieści się do wozu strażackiego. Zamontujemy sobie minifigurkę i spróbujmy zamknąć dach. Jak widzimy, minifigurka bez problemu mieści się w wozie strażackim. I teraz strażak z schowanym aparatem tlenowym, jak i butlą, może powrócić do bazy. I myślę, że jeżeli chodzi o recenzję wozu strażackiego Straży Pożarnej, możemy na tym zakończyć. Oczywiście, jeżeli film się spodobał, zostaw łapkę w górę, napisz jakiś komentarz. Jeżeli nie subskrybujesz jeszcze mojego kanału, to zachęcam do subskrypcji i upewnij się, że masz załączony dzwoneczek, żeby nie pominąć żadnego mojego nowego filmu. A wóz strażacki może już wrócić do bazy. Dzięki za oglądanie, do następnej recenzji, cześć!